Polacy, wreszcie weźmy się za robotę i rozliczajmy tych wszystkich politykierów za tą politykę ich. To jedziemy. Prawdą między oczy. Trzeba mówić tak, jak jest. Zastanawiam się, czy my, Polacy, żyjemy w państwie demokratycznym, wolnym państwie, w którym jest wolność słowa, wolność wypowiedzi, wolność zgromadzeń. Mam tutaj wątpliwości. A dotyczy to, inaczej mówiąc, zdarzenia, proszę państwa, pod ambasadą. Tylko w Polsce jest to zakazane. Krytykowanie Żydów, a za spalenie kukły idzie się siedzieć. Zabronione są demonstracje przed ambasadą Izraela i im więcej, i powiem jedną rzecz, im więcej w dupę włazimy tym Żydom, nie potępiam Żydów, no bronią swojego interesu, wiadoma sprawa, ale to bezzasadnie. Ale państwo polskie nie może wchodzić za przeproszeniem w tyłek Żydom. Są, bo im więcej będziemy Żydom pobłażać, będziemy, inaczej mówiąc, im za przeproszeniem w cztery litery wchodzić, tym gorzej dla Polski. Oni to widzą, oni to analizują, że Polska jest słaba i to wykorzystują. No niestety taka jest prawda. A sprawa obozu oświęcimskiego to jest tylko pretekst do wojny polsko-żydowskiej. Za tym się kryją, inaczej mówiąc, roszczenia. Roszczenia za zbombardowaną Warszawę. Niech zabierają te swoje gruzy i niech budują w Izraelu swoją potęgę, inaczej mówiąc. No i co zrobić? No taki jest polski rząd, jest po prostu no słaby. A teraz mamy podziękowania za udziały, za udział polskiego rządu w podpalania, w uczestniczeniu w uroczystościach żydowskich, podpalania świeczników. A Żydzi to widzą, analizują, jak tu Polskę wydymać z kasy, a robią to w sposób oczywisty, przecież każdy o tym wie. Sprawa Oświęcimia to już jest, inaczej mówiąc, no, przestarzały prawdopodobnie temat. No. Podoba mi się wypowiedź byłego ambasadora Izraela w Polsce, pana Weissa. On konkretnie się wypowiedział w sprawie Polaków. Ile dobra uczynili w sprawie, inaczej mówiąc, chronienia narodu żydowskiego. Tyle i aż tyle. To, że w Polsce byli donosiciele, i którzy prześladowali naród żydowski, to jest bez wątpienia. Co się dzieje dzisiaj? No samych mamy donosicieli. Z partii PO, Nowoczesnej. Kto szkaluje Polskę na arenie międzynarodowej? Kto donosi na Polskę? To się nie dzieje 50-60 lat wstecz, tylko to się dzisiaj dzieje dzisiaj i no, po prostu w tym czasie. Szanowni Państwo, jestem przed Facebookiem i analizuję tu niektóre wypowiedzi, inaczej mówiąc, polskich obywateli, polityków, no jestem no zszokowany. No na litość boską, dzieci ludzie mają rozum. Dzieci politycy mają rozum, proszę Państwa. Odniosę się konkretnie tutaj o wypowiedź jednego z polityków, ale pomijając to, co mnie nurtuje, szanowni Państwo. Nurtuje mnie tu, inaczej mówiąc, wypowiedź pana Ryszarda Petru, który zarzuca rządowi, proszę Państwa, że delikatnie nie podchodzi do sprawy, inaczej mówiąc, żydowskiej. Obwinia polski rząd, że bardziej delikatnie powinni z tą sprawą się zająć, inaczej mówiąc, z tego Holokaustu całego. A ja uważam, że nie. Bo pan Petru, szef Nowoczesnej, pomylił się. I to znacznie, szanowny panie pośle. Bo do polityki to trzeba mieć jaja. A delikatnie to tylko, panie pośle, na Maderze. Na Maderze. To tyle i aż tyle, szanowny panie. A teraz powiem jedną rzecz. Nie podoba mi się stanowisko naszego rządu, jeśli chodzi o zakaz demonstrowania
swojej opinii przez Polaków. No przecież nie może tak być, żeby Polaka, proszę Państwa, który demonstruje swoją polskość, przynależność do narodu polskiego, za spalenie kukły w sadzie na 3 miesiące do więzienia, to jest skandal. No gdzie tak się robi? No nie ma państwa w Europie. Uważam, że nasza konstytucja, inaczej mówiąc, tutaj została złamana. Mamy, inaczej mówiąc, w konstytucji przyzwolenie na organizowanie demonstracji, na wypowiedzi, a jak się okazuje, nie. Kneblowane są gęby Polakom i nie mogą zająć po prostu stanowiska. To mnie się nie podoba. Szanowni Państwo, wczoraj przeczytałem artykuł, inaczej mówiąc, w internecie. Zwaliło mnie z nóg. Po prostu zwaliło mnie z nóg. W jakim państwo my żyjemy, szanowni Polacy? Proszę sobie wyobrazić. Taki pan Salomon Morel, jeszcze raz powtórzę, Morel, morderca, prześladowca polskiego narodu, proszę Państwa, ścigany był w Polsce, a jak uciekł do Izraela, szanowni Państwo? Mało tego powiem, więcej. Otrzymywał prawie 5000 zł emerytury od polskiego rządu. Tak. Polski kat. To polscy emeryci, polscy renciści, polscy pracowniki utrzymywali kata. Kata polskiego narodu do 2007 roku, aż nie poszedł na łoże Abrahama. Ja się pytam. Kto analizuje te wszystkie renty? O ile był ścigany, wszystkim rządom było to wiadomo, że to było niesłuszne. Wiedzieli, że mordował, ale pomimo tego kasę łapał. To ja się pytam, to kto rządził do 2007 roku? Kto był decydentem? Kto sprawdzał, że ten bandzior dostawał taką potężną kasę? Tych, których prześladował za 1000 zł, żyją w Polsce. To jest najgorsze, że się widzi, ale się nic nie mówi. Polacy, wreszcie weźmy się za robotę i rozliczajmy tych wszystkich politykierów za tą politykę ich. Kit nam cisną, cały czas nam cisną kit. Przecież to widzę na każdym roku. Na każdym roku można to zauważyć. Diabli mnie wiedzą. Były prezydent Kwaśniewski poucza polski rząd, jak ma rządzić. Jak sam rządził. Tusk to samo. Na kolanach. Przez 8 lat. A to jest pokłosie właśnie tych polityków, politycznych drani, że nas tak traktują. Nic nie robią, tylko donoszą, jączą. To jest polski naród? To są polscy wybrańcy? To są posłowie? To są parlamentarzyści europejscy? Weźmy się, obudźmy i rozliczmy tą całą bandę w wyborach do samorządu. Bo tutaj tkwi całe zło. Wiadoma sprawa, że ryby się psują od głowy. Ale samorządy to już jest to dno tu. I tu trzeba wyczyścić. Tak jak mówi pan redaktor Cejrowski. Co najmniej na metr głębokości, proszę Państwa. Wtedy poczujemy się właścicielami naszego państwa. Dodam jeszcze, a co jest bardzo istotne dla mnie. Nie tylko dla mnie, ale dla społeczeństwa polskiego. Szanowni Państwo, Polacy, którzy przepracowali 45 lat, 50 lat, żyją za 1000 zł. A ten bydlak, prześladowca, bandzior dostawał prawie 5000. To co to jest za kraj? Co to jest za kraj? Ja się pytam. Na koniec mojej wypowiedzi powiem krótko. Polska i Polacy nie mogą ulegać żadnemu szantażowi z zewnątrz.
Bo gdy poddamy się tym szantażom, okażemy się słabym narodem. Taka jest prawda. A Zachód to w bezczelny sposób wykorzystuje. Wykorzystuje. Ja już to mówiłem nieraz. To nie jest tak od dzisiaj ta nagonka. Ta nagonka jest specjalnie zorganizowana. A głównym powodem, inaczej mówiąc, tej nagonki na Polskę to co jest? Kto? Król Europy to wymyślił ze swoimi poplecznikami i z całą elitą, która walczyła przeciwko Polsce w czasie II wojny światowej. To nie Polska jest odpowiedzialna za Holokaust. To wszystkie te państwa, które wspierały Niemców. Tak. A na Polaków się teraz rzuca wszelkie winy, jeśli chodzi o Holokaust i o Święcim, etc. Co robili Francuzi? To była najgorsza kasta narodu francuskiego. To oni w bezczelny sposób pomagali Niemcom. I dlaczego Żydzi nie mają pretensji do Francuzów? A dlaczego? Bo Francuzi twardo stawiają sprawę. To była wojna. A u nas w tej wojnie Polacy ginęli za to, że pomagali Żydom. Bezinteresownie. To jest tyle, aż tyle.